Tylko od stycznia do maja w Katowicach doszło do 14 wypadków na przejściach dla pieszych. Piesi wciąż nie mogą czuć się na pasach bezpiecznie. Dlatego w Katowicach trwa akcja doświetlania przejść dla pieszych. Fatima Orlińska. Jak pokazują policyjne statystyki, na przejściach dla pieszych w Katowicach nie jest bezpiecznie. Porównując dane rok do roku, za okres od stycznia do maja największy wzrost liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych na pasach nastąpił właśnie w Katowicach i Bielsku Białej. No niestety tutaj zdecydowanie wina leży po stronie kierujących pojazdami, bo to oni prawie w 90% są sprawcami tych zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że osoba, która w tej chwili już wchodzi na przejście dla pieszych i znajduje się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem, no ale chociażby w centrum miasta strefa 30, tam nawet jeżeli kierowca delikatnie, jak to się mówi, przygapi się przez krótką chwilę, ale będzie poruszał się z prędkością 30 km na godzinę, nie większą, to tak naprawdę zatrzyma się w miejscu i z pewnością uniknie zderzenia czy też potrącenia osoby pieszej. Dlatego policja wciąż apeluje, aby kierowcy zbliżający się do przejść dla pieszych zachowywali szczególną ostrożność. Te w Katowicach mają być teraz bardziej widoczne dzięki montażowi dodatkowych latarni w najbardziej newralgicznych miejscach. Do końca roku miasto przewidziało modernizację łącznie 64 przejść. Poza samym doświetleniem jeszcze będziemy mieli kwestię dodatkowych oznaczeń przejść dla pieszych poprzez odpowiednie piktogramy na jezdni realizowane farbami hemoutwardzalnymi, tymi, które powodują, że nie tylko widzimy to, że coś jest na drodze, jakieś oznaczenie wskazane, ale również czujemy, przejeżdżając samochodem. Dodatkowo trwa likwidacja miejsc parkingowych przed przejściami dla pieszych, które wygradzane są metalowymi słupkami. Chcemy zachować wymagane przepisami 10 metrów wolnej przestrzeni przed przejściami dla pieszych, które mają służyć wzajemnej zapewnieniu widoczności pieszy pojazd, czyli zapewnienie wolnej przestrzeni, doświetlenie tych przejść, poprawa bezpieczeństwa ruchu równością. Taki efekt jest oczekiwany. Na doświetlenie przejść w tym roku Katowice przeznaczą 1 300 000 złotych, a za dodatkowe 0,5 miliona miasto kupi odblaski, które trafią do przedszkolaków i uczniów. Lista przejść, na których trzeba poprawić bezpieczeństwo, jest długa. W Urzędzie Miasta działa zespół do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie spotykamy się my jako zarządca drogi, Wydział Transportu jako zarządzający ruchem, Policja Katowicka oraz Straż Miejska. I tam są wskazywane z reguły przez policję miejsca szczególnie niebezpieczne. I pod tym kątem tak samo rozpatrujemy przejścia. Niemniej bierzemy tak samo pod uwagę przy rozpatrywaniu tych lokalizacji dla doświetlenia przejść głosy radnych oraz mieszkańców. Od początku tego roku doświetlonych zostało 31 przejść, a do końca 2023 roku dojdą kolejne 33.